Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku z Crash Team Racing Nitro Fueled. I tak, jest to kolejny bonusowy odcinek na tym oto kanale, gdzie dzisiaj skupimy się na tym obecnym sezonie Grand Prix, który aktualnie jeszcze ma miejsce, bo bodajże on za 5 lub 6 dni się kończy, więc zobaczmy, co ciekawego przygotowało dla nas Binox w tym sezonie. No, ładuje nas teraz do gierki. Jak widzicie, już jesteśmy skonektowani z serwerami. Połączeni w sensie, wiecie o co chodzi, nie? I oto przed państwem nowy title screen. Te title screeny naprawdę są mega pomysłowe. Z sezonu na sezon, naprawdę. Mega mi się podoba. Dobra. Press X to begin. Rozpoczynamy. Oj, muzyka oczywiście wyciszona, bo ostatnio w ogóle ten... A nie, nawet nie muzyka, cała gra jest wyciszona. A podgłośnię sobie tak mniej więcej, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać w miarę. No dobra, zobaczmy zatem za ile dni. O, za 6, czyli mniej więcej trafiłem w sumie. Jakie mamy tutaj challenge do zrobienia? O, 900 rigsów trzeba ogarnąć. I tak, aktualnie mamy sezon 6 i jestem ciekaw, jak długa nas przerwa będzie czekać pomiędzy, wiecie, sezonem 6 a 7. Wiem tylko, że sezon 7 będzie post-apo. Ojej, nie mogę się tego doczekać. Dobra. Przechodzimy sobie może do Ring Rally. Dlaczego? Ponieważ w tym Grand Prix dostaliśmy 5 nowych postaci, z czego 4 są dobrze nam znane, dlatego że 2 sympatyczne kurczaki pojawiły się w takiej gierce jak Crash Tag Team Racing i tutaj mają oczywiście również swój debiut. Oczywiście one też miały swój debiut w tych zapowiedziach Grand Prix, ale wiecie o co chodzi. W końcu możemy sobie nimi pojeździć, tak jak to było też w tym Tag Team Racing bodajże. Chyba się tam nimi jeździło, o ile dobrze pamiętam. Kurde, dawno nie grałem w Tag Team Racing. Jedna postać, która stała się memem na moim kanale, dlatego że nazwana została najlepszym graczem. Ciekawe, czy wiecie o kogo chodzi. A druga postać to jest referencja do Crasha Bandicoot Nitro Kart 2D. Crasha Bandicoot Nitro Kart 2 oraz Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, czyli wiecie, tych gierek na telefon. Zresztą robiłem na ten temat już film. Dobra, Ring Rally. I przechodzimy do trasy, która nazywa się Gingerbread Joyride. Oczywiście, że tak. Jedziemy tutaj bez Mirror Mode i wybieramy sobie postać. Ja tutaj grałem ostatnio Oxidem, ponieważ pomagałem mojej dziewczynie wbić Mumpa Coiny. Przed państwem oto Husty, czyli postać inspirowana pewnym hipopotamem, który miał pojawić się pierwotnie w Crashu Team Racing 2010 i on bodajże nazywał się Fasty Tripo, jakoś tak. Tutaj zresztą będzie jego zdjęcie. I z tego co właśnie pamiętam, on miał się pierwotnie pojawić w Crashu Team Racing 2010 i ta postać, w sensie ten cały Fasty, spowodował taką dużą kontrowersję, bo ludzie spekulowali, że to jest jakaś, nie wiem, postać, która w ogóle miała być już wcześniej dodana do serii Crasha Bandicoot. No ale wiecie jak to jest. Plotki, ploteczki i mamy potem. No tak, ale generalnie z tego co... Tak jak tutaj Dawid napisał, tak naprawdę jeden z twórców stworzył jego design dla kolegi pracującego w innej firmie. Tak więc no, tak mniej więcej toczy się historia z tym całym hipopotamem. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, bez zbędnego przedłużenia, bo już zdążyłem tutaj przez wam 6 minut gadać bez sensu. Ruszamy i wybieramy sobie skin, który był na zakończenie, wiecie, Gold Tier. Tak więc, let's go! Zobaczcie, tutaj musiałem pauzę zrobić, ponieważ miałem nagłe wejście, no i niestety cały wyścig od początku. No, w sumie nic ciekawego nie mówiłem w trakcie tego, kiedy była ta pauza. Więc dobra, ogólnie musimy sobie teraz trochę ponarzekać, a raczej ja muszę trochę sobie ponarzekać, ponieważ wiecie, jak to jest ze mną. Ogólnie, kiedy pojawiła się ta trasa w tym sezonie, to pojawiło się też jedno zadanie, które
było dosyć trudnawym zadaniem. Otóż twórcy zażyczyli sobie 700 albo 800 nitro punktów za pokonanie tutaj ducha Oxide'a w Time Trial. I nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że twórcy trochę źle zaprogramowali ducha Oxide'a. O czym tutaj chcę teraz powiedzieć? Sorki, jak gdybym się plątał, ale dawno w sumie nie nagrywałem, tak szczerze, więc dlatego być może to będzie teraz spowodowane lekkim stresem ponownie. Tak. Dlaczego duch Oxide'a został źle zaprogramowany? Otóż w trakcie wyścigu z nim na Time Trial Mode możemy doświadczyć to, że czasami, gdy Oxide wjedzie w jakąś przeszkodę, bądź też po prostu odbije się między ścianami, on dalej będzie miał Blue Fire. Twórcy tutaj zapomnieli zaprogramować tego, że mu ten Blue Fire schodzi. Co jest bardzo mylące, ponieważ powoduje to, że gracz może się, ja wiem, pomylić i przez to słusznie bądź też niesłusznie zrestartuje wyścig. I tak, jestem też tą osobą, która doświadczyła tego, przechodząc time triale z Oxide'em. Niesamowicie się męczyłem z tą trasą. Jest to mega trudny challenge, ale jest on wykonalny. Chociaż u mojej dziewczyny zaliczyłem to za 6. razem, ale wiadomo. Musiałem najwięcej nacierpieć się u siebie, jak to ja zresztą. I tak, szukałem ciekawostek na temat tej trasy. Powiem wam, że znalazłem tylko jedną ciekawostkę, która jest dosyć oczywista. Ale myślę, że można to zademonstrować. Najwyżej tam stracę trochę sekund, trudno się mówi. Jakoś super mi nie zależy, żeby zaliczać ciągle te ring rally, ale jako, że mamy 5 postaci, to chcę jakoś tam, wiecie, to rozdzielić, żeby każda postać pojawiła się w, powiedzmy, osobnym wyścigu. Żeby nie było tak, że jakaś zostanie pominięta, wiecie, o co chodzi. Więc dobra, te oto galaretki. Otóż ciekawostka mówi o tym, że jeżeli wjedziemy w którąś z tych galaretek, to ona nas nie tyle co spowolni, co jeszcze zafarbuje nas na odpowiedni kolor. Czyli jak mamy dwie galaretki o kolorze zielonym i niebieskim, to jak wjedziemy w zieloną, to zielona zafarbuje nas na zielono, a niebieska zafarbuje nas na niebiesko. Mam nadzieję, że to tutaj się, że tak powiem, zrozumieliśmy. I tak, zanim ktokolwiek powie, no dobra, Michał, ale ty nagrywałeś w Lubinie vlogi, więc to nie jest tak, że dawno nie nagrywałeś. Wiecie, nagrywanie vlogów, a let's play to są dwie różne rzeczy. Bo w vlogach tak na dobrą sprawę możesz sobie gadać o byle czym, nawet o tym, że nie wiem, rano wstałeś i kibel miałeś zatkany, a w let's playach to tutaj chcesz i przekazać jakąś wiedzę, jakieś ciekawostki oraz fajny i ciekawy sposób poprowadzić, że tak powiem, let's play. Aczkolwiek możliwe, że nawet i dzisiaj, bo nagrywam to 7 stycznia, być może dzisiaj, być może jutro zabiorę się za nagrywanie nowego let's playa i być może zrenderowanie tego nieszczęsnego Crash'a Draft of Cortex ostatniego odcinka. Ale dobra, wracając do tej oto trasy. Co mi się w tej trasie podoba? Wszystko! Ja mam tutaj jakby czegoś, do czego mógłbym się przyczepić. Po prostu ta trasa jest mega urocza, mega fajna i naprawdę jest bardzo, bardzo dobrą trasą. To jest chyba najlepsza trasa z dotychczasowych sezonów, szczerze. Tak, wiem, że w poprzednim sezonie to samo mówiłem, że na przykład Koala Carnival też było jedną z najlepszych, albo Nina's Nightmare. Ale no, ciężko jest tutaj przyczepić się do tych tras. Po prostu one są w tak dobry i fajny sposób zrobione, że naprawdę to jest hit. Nawet Prehistoric Playground, do którego mam lekki niesmak po drugim sezonie, jest też bardzo dobrą trasą i to jest naprawdę mega fajne. Uważam, że twórcy mega się starają i naprawdę jestem zadowolony, że Crash Team Racing zdobył nagrodę tam na The Game Awards najlepszej wyścigówki. Serio. I powiem szczerze, wiem, że teraz zabrzmi jak osoba, która jest zbyt przekonana, i tak dalej. W sensie, wiecie, zbyt przekonana o tym, że ma rację. Jakkolwiek to brzmi. Ale ja się spodziewałem, że Team Racing wygra. Jakby nawet nie brałem pod uwagę tego, że przegra. Po prostu ta gra, no bądźmy sobie szczerzy, ale ta gra zmiażdżyła Team Sonic Racing. I mogę już nawet śmiało powiedzieć, że Mario Karta tego 8 Deluxe, coś takiego,
Tak, ten Mario Kart, który jest ostatnim. Tak więc naprawdę jestem mega zadowolony. Gierka jest naprawdę mega fajna. I uważam, że naprawdę mogę nawet powiedzieć, że ta gra skopała dupę Insane Trilogy. Naprawdę, Insane Trilogy przy tej gierce po prostu jest grą ok. Nie jest może najgorszą grą, ale też nie jest jakoś super zajebistą. Po prostu jest ok. Gierką. I te w ogóle galaretki skaczące. Chociaż ja lubię na to żelki mówić, bo to bardziej według mnie są żelki niż galaretki. No ale co kto lubi. Dobra, udało nam się skończyć. Bardzo fajnie. No i co? Możemy teraz przejść do kolejnego, że tak powiem, challenge'u. Bo tak, nie będą tylko tutaj CTR i relikty. Coś jeszcze będzie. Kto z was spodziewał się, że to się pojawi? Tak, pierwotnie planowałem zrobić tak, że chciałem zrobić osobny bonusowy odcinek dla kapów, ale stwierdziłem, że po co? Po co niepotrzebnie robić drugi film, skoro mogę zrobić to w jednym filmie i potem to jakoś zmontować i powycinać ewentualnie jakieś niepotrzebne rzeczy. Tak więc przed państwem bonus cap, czyli jest to zestawienie czterech tutaj tras, czterech sezonów. Mamy tutaj Spyro Circuit, Ina's Nightmare, Koala Carnival, Gingerbread Joyride. Z czego teraz tak? Gingerbread Joyride to jest sezon 6, Koala Carnival 5, 4 oraz 3. Tak więc, no. Nic dodać, nic ująć. Rozpoczynamy bonus cap. Nie będę przechodził tutaj chyba capów na wszystkich poziomach trudności. Tak więc zaczynamy sobie na hardo, bo czemu by nie? Zresztą ja chyba nigdy nie robiłem tak, że przechodziłem te bonus capy na... W sensie te capy przechodziłem na czterech poziomach trudności. I tym razem bonus cap... Zagramy sobie jają. Jaja pandą. Ale zmienimy jej tutaj troszeczkę, że tak powiem, samochód, bo grałem Spyro Mobile, czyli tak trochę nie trafiłem. Zagrajmy tym oto cackiem, bo czemu by nie? No, taki kolor w sobie może zostać. Tak więc, let's go, lecimy z koksem. To już widzieliśmy, bo prezentacja Spyro Circuit była już w sezonie numer 3. Tak więc, lecimy z koksem. Lecimy, jeszcze raz lecimy. Oj, mamy tutaj Sparksa, ale fajnie. Ajajaj, stęskniłem się trochę za tą trasą, powiem wam szczerze. Ale nie wiem, czemu ta trasa kojarzy mi się z tym latem albo z wiosną. Może dlatego, że w sumie ogrywałem ją w okresie wiosenno-letnim. Nie, w sumie to był letni, bo to z tego co pamiętam we wrześniu ogrywałem Spyro Circuit. I w sierpniu jeszcze, więc no... No to fajnie. Więc jak były wakacje, było ogrywane, jej! Tak czy siak, cały czas się cieszę, że jest ta oto trasa, ale mam trochę bekę z ludzi, którzy się przyczepiają do tego, że Spyro Circuit jest najgorszą trasą, dlatego że Spyro chodziło o to, że trzeba było sobie eksplorować te trasy. Tylko ludzie zapominają jedną rzecz, że Spyro to Spyro, Crash to Crash, to jest Crash Team Racing, a nie... Crash Team Racing The Dragon, gdzie Crash by tutaj, nie wiem, chodził po terenie i pokonywałby tych tutaj ziomków po prawej i lewej stronie. Ponieważ tak, kiedy czytałem sobie opinię o Spyro Circuit, również udało mi się przeczytać opinię, gdzie ludzie właśnie się przyczepiali, że kiedy wjedzie się tutaj na teren, gdzie jest ta trawa, to zaraz Aku Aku, czy tam, nie, w sumie w tym wypadku Sparks, bo nie ma tutaj Aku Aku ani Uka Uka. Więc Sparks cię teleportuje na trasę i ludzie mają o to ból dupy, bo... Spyro można było zwiedzać, a w Crashu nie wolno zwiedzać, nawet skrótów żadnych nie ma. Dobra, powiem tak, trasa ta nie ma żadnych skrótów, co można zauważyć. I to jest trochę minus, nie będę tego ukrywał. No ale no kurde. To jest Crash Team Racing, a nie Spyro. Jeżeli ktoś chce sobie pozwiedzać takie tereny, jak tutaj, tą trawę sobie tam łazić i pokonywać przeciwników, to niech sobie w Spyro zagra, a nie w Crash Team Racing. LOL.
I tak, wiem, że też drugim powodem, dla którego niektórzy ludzie przyczepiają się do Spyro Circuit jest to, że tutaj jest za duża referencja do Spyro 1 niż do Spyro 2 czy 3. Że jakby ze Spyro 2 pojawił się co jedynie Hunter, a ze Spyro 3 to remix muzyki, która tutaj leciała. Bo to był bodajże remix albo muzyka z tego bonusowego poziomu w Spyro 3. No, plus 6 oczywiście, że tak. No dobra, next race. To też przewijamy, bo już też to widzieliśmy 10 tysięcy razy. Oczywiście brama, która nam się tutaj otwarła. Nie otworzyła, tylko otwarła. Powiedziałem to specjalnie, żeby nie było. Jedziemy z koksem. Tym razem w klimacie Halloween. No bo jest to taki, trochę taki klimat Halloween. No, ktoś tutaj chciał mnie rakietką namierzyć. Co to ma być? Halo, halo, proszę mnie nie namierzać. Ja tutaj mam być pierwszy, a nie wy. Tak, sorry od razu za to, że czasami będzie dźwięk przerywał, ale nie wiem, jak mam to ogarnąć w sensie w OBS-ie. Wydaje mi się, że to już troszeczkę jest wina procka, którego będę musiał w końcu wymienić. Prędzej czy później. Ale póki nie mam pieniędzy, to trzeba zadowolić się tym, co mam. A jestem i tak zadowolony z tego, że mój komputer dał radę przechwycić jakby ogólnie PS4 na tym, na kompie. O, mam aku-aku. Przyda się. Choć jestem wręcz pewien tego, że wydaje mi się, że ten caprice już przegrałem. Tak szczerze, bo raczej nie uda mi się być już pierwszym. Musiałbym chyba zmienić postać albo super perfekcyjnie podchodzić do tego oto zagadnienia, tego oto wyścigu. Chyba, że dwa następne wyścigi uda mi się o dziwo być pierwszym, chociaż w to wątpię. Tak szczerze. No niestety nie uda się. Choćby srały skały się nie uda. Może co jedynie drugi będę. No. To już mnie w miarę zadawala. 18,9. Kurde, teraz trzeba zrobić tak, żeby Ami przegrała. Trzeba się mega postarać. No trudno się mówi. Żyje się dalej. Tak więc, next race. Dobra, mamy Koala Carnival, czyli już poprzedni sezon. I let's go, let's go, lecimy z koksem. Nie ma to tamto, nie ma opierdzielania się. Teraz walczymy o pierwszą pozycję. Niech Ami, kurde, będzie na samiutkim końcu. Ona nie ma prawa być pierwsza teraz. Tak jak jest teraz na samym końcu zresztą. Oh shit! Oh shit! Tak się nie robi! Halo! Ja nie wiem, ja bym tutaj chyba musiał mieć nieskończoność masek aku-aku, żeby kurde być pierwszym cały czas. Ale ja nie jestem cheater. Ja gram fair, tak jak twórcy sobie zażyczyli. Ewentualnie wykorzystuję jakieś sequence breaki, ale to jest dlatego, że na przykład twórcy zapomnieli czegoś spaczować czy coś. Na przykład tak jest z tym, Raymanem 1, gdzie można na przykład parę klatek zdobyć, nie posiadając umiejętności, którą tam twórcy sobie chcieli, żebyś posiadał. I nie, dla osób, które tutaj będą się wykłócały, to nie jest cheat. Znaczy, według niektórych to jest cheat, ja uważam, że to nie jest cheat, dlatego że jeżeli twórcy zapomnieli czegoś załatać, to ty jako gracz masz prawo przypadkowo to odkryć i masz prawo to wykorzystać, czy tobie się to podoba, czy nie. Dobra, używamy aku-aku, ponieważ sytuacja jest naprawdę mega, mega niekorzystna dla mnie. Rakietki, szybko, szybko, szybko. Szybko leć! Leć do tauny! Leć do tauny! Aku-aku! Ratuj mnie! Ziomek!
Dobra, 3 punkty, 12 i o Jezus Maria, teraz to ja już muszę... To jest mus, ja muszę być teraz pierwszy, nie ma to tamto. Ale ten, Gingerbread Joyride ma o tyle dobrą... Kurde, jakby to teraz powiedzieć po polsku. Ma o tyle dobrą sytuację, że tam są skróty, tak więc to jeszcze jestem w stanie przeboleć. Może się uda. Trzymajcie kciuki za mnie! Dobra, Gingerbread Joyride. Prezentację sobie zobaczymy, jak już będziemy przechodzić CTR i delikty. Ami nie może być pierwsza, powtarzam jeszcze raz, Ami nie może być pierwsza. Nawet nie próbujcie. Ona nie może być po prostu, nie może być i już. Ja z kolei mogę być, ale nie ona. Na następnym okrążeniu wykorzystam skrót, na razie jadę bez skrótu. I to już widzę, że będzie mój kurde... To już będzie kurde najgłupsza decyzja, jaką mogłem zrobić. I to Tauna zrobiła, kurde, to Tauna doprowadziła mnie do tej klęski teraz. A proszę. Dobra, mamy drugie okrążenie. Jest dobrze, jest super. Dobra, jestem pierwszy, o to chodziło. Ami nie może wygrać, Ami nie może po prostu wygrać. Niech ktoś jej skopie dupsko. Ojej, galaretki tutaj się między sobą odbiły. Wyobraźcie sobie teraz taką fuzję braci syjamskich, takiego Jima i Trimaxa, nie? Jak robią taką fuzję. Przecież to, kurde, spowodowałoby taką klęskę, że miasto Łódź od razu by, kurde, zeksplodowało. Nie, ogólnie cały świat by zeksplodował, gdyby bracia syjamscy zrobili taką fuzję. Serio mówię. Dobra, na razie mi idzie dobrze. W sumie bardzo dobrze mi idzie, bo jestem pierwszy. O właśnie, niech Ami sobie tam spada, niech jej tutaj... No kurde, Ami! Przecież jak ona będzie druga albo trzecia, to już ja dostałem w dupę, nie? Już oficjalnie mogę, kurde, się poddawać. Ciekawe, czy wygrałem. Ty, pierwszy jestem? Lol, czekaj. Dobra, jest puchar. Kto wygrał? Ty, ja wygrałem! O kurde! Ej, to ja przebiłem Ami i Taunę. Dobrze! 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 O to chodziło.